Myślę, że nastawienie może być tylko jedno, żeby ten mecz wygrać, no bo nie ma co kalkulować, nie ma co robić sobie nadziei, no wiemy po co tu jesteśmy. Jeżeli nie wygramy tego meczu, to możemy się pożegnać już z Ligą Mistrzów, także mamy nóż na gardle i zagramy właśnie tak, jakbyśmy walczyli o życie. Nie ma co ukrywać, że przyjechaliśmy tutaj po awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jest to naszym celem, jest to w naszym zasięgu. Pierwszy mecz w Rydlicach. Przegraliśmy 3-2, mieliśmy różne sprawy, które sprawiły, że graliśmy tak, a nie inaczej. Myślę, że przed dziś jutrzejszym meczem jesteśmy w lepszym położeniu. Myślę, że jest wiele dróg do tego, aby awansować do ćwierćfinału, ale najpewniejszą jest na pewno zwycięstwo, niezależnie w jakim chyba stosunku. Myślę, że będzie to ciekawy mecz. Na pewno drużyna z Civitanowy nie odda nam tych punktów i nie odda nam tego zwycięstwa. No, spodziewam się ciężkiego meczu. Udało się wygrać rok temu, dla nich trochę niespodziewanie, także pewnie będą chcieli się też zrewanżować za tą zeszłoroczną porażkę. Natomiast my zrobimy wszystko, żeby się trzymać rękami, nogami w tej Lidze Mistrzów i wrócić do Kędzierzyna z uśmiechami na twarzy.